Witajcie kochani w dzisiejszym filmiku. Święta, święta i po świętach. U mnie jeszcze dekoracja świąteczna nadal, ale już takie powiem 2-3 dni góra. I co? No i zaczynamy. Nie ma tego zbyt dużo, ale tak jak wiecie, ja wolę częściej, a mniej produktów, aby cokolwiek na niej temat powiedzieć, a nie jakiś bardzo długi filmik. I tak, zacznę od początku. Ja wiem, powiecie banał, zwykły papierowy, jeden z wielu, pilniczek do paznokci, obustronny, no ten akurat jest różowy, ale zniszczył się, nie, brzydko powiedziałam, skończył się, nie piłuje już, no tak jak widać na załączonym obrazku, cały porysowany, od pilnikowania, jeżeli jest takie słowo w języku polskim, wyrzucam, kupuję nowy. Dalej, Balea, to jest, przepraszam za cień, nie wiem skąd ten cień się bierze. Balea, krem do stóp, 10% mocznika, przepraszam, że jest otwarty. Przepraszam, zalatujące pudełko. Przepraszam, że jest otwarty, że jest bardziej nacięty niż otwarty. Ja go zużyłam, o, mogę Wam pokazać, do cna, tak jak widać. Rewelacja, rewelacja, rewelacja. Tak jak ja za Balea produktami nie przepadam, tak ten polecam wszystkim. Nie wypróbowałam jeszcze z polskich aptek, ponieważ dostałam w prezencie, tak jak widzieliście, w paczuszce od Wicki. I tam są dwa preparaty do stóp. Jestem w trakcie ich testowania, niedługo Wam powiem, jak się sprawują na moich stopach. Do tego wrócę na pewno, jest rewelacyjny, polecam, polecam, polecam. Drugi, szampon Fructis Garniera. Co mogę powiedzieć? No pachnie, tak jak wszystkie Fructisy Garniera, czyli takie lekko owocowe. Kamerze wygląda jak taka fuksja butla, ale nie, to jest pomarańczowy kolor. 250 ml, wykończony, zdenkowany. Co mogę powiedzieć? No tak jak każdy z tej firmy, szampon na moje włosy. Moje są bardzo grubymi włosami, z tendencją do przetłuszczania, bo są ciężkie i mocne, z tendencją do puszenia. Ten sprawdzał się wyśmienicie, dobrze rozczesywa włosy. No co mogę powiedzieć, w internecie nie wiem, ale w takich zwykłych garierach, w zwykłych w sklepikach takich osiedlowych od 7 zł do 13, chyba aż taka jest rozrzutność, zależy jaki to sklepik. Ja go chyba kupiłam, tak, chyba około 7 zł kosztował. Lenor, ci co mnie znają, wiedzą, że to mój ulubieniec. To jest płyn do płukania, on ma 1,5 litra, czy on ma aż 1,5 litra, zawsze się nad tym zastanawiałam. Wiecie co, bo już kupowałam również litr 20 i butla była tej samej wielkości i w środku płynu było tyle samo i tyle samo kosztował, czyli też w internecie to był rozrzut cenowy od 9,50 do 30 zł, bo to zależy faktycznie od sprzedawcy. W każdym bądź razie nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, że tu jest półtora, napisane 1,5 litra i litr 20. Ta sama cena, ta sama pojemność, w sensie, o, nawet też jest zawsze na nim napisane 7 razy 7. Także no, co ja mogę powiedzieć? No ja mogę tylko powiedzieć same superlatywy, ja jestem z niego zadowolona, zawsze do niego wrócę, testuję też zawsze inne, ale ten pachnie długo na ubraniach, nie tylko jak się odkręci, ale też jak się doda do pralki, jak się wiesza pranie i jak się potem zakłada czyste, już wysuszone ubrania, rewelacja. I tutaj mam dwa lakiery do paznokci. Jestem w trakcie takiego krótkiego filmiku
instruktażowego o moich lakierach, ponieważ ja mam bardzo dużo lakierów, to pewnie będzie ich tych filmików kilka takich odsłon. I chyba te dwa też wzięły w nich w tym pierwszym filmiku udział. Słuchajcie, ja pokazuję Wam te, ponieważ chcę je wyrzucić. Tego jest jeszcze bardzo dużo, prawie cały. I tego, nie wiem czy zobaczycie, no akurat teraz poruszyłam i się wzburzyły, że tak powiem brzydko, kolokwialnie. Ten fuksjowy to jest Ivon, tak jak widzicie, a ten jest Selene. O, tak lepiej. Ten ma numerek. Numerku nie ma, ale jest Coral 0909. Nie wiem, czy 0909 to jest numerek, ale na pewno jest Coral. I ten to jest taki pistacjowy. Ten ma numerek. Tutaj to nawet mi kiepsko zobaczyć. Wiecie, są tutaj pod spodem są dwie takie małe kreseczki. Ja nie wiem, czy to jest 11, czy po prostu jest tylko błąd, jak maszyna robiła buteleczkę ze szkła. W każdym bądź razie mogę tylko powiedzieć tak szybko o nich tyle, że tym pomalowałam przed świętami, a tym pomalałam w Wigilię. I już ten mnie zastanowił, no ale mówię, w Ivon, no lepsza firma niż Selene, chociaż nie wiem, pewnie ta sama półka cenowa. I co chciałam powiedzieć? Aha, i po prostu ten wytrzymał mi 3 godziny, a ten przed Wigilią wytrzymał 1,5. I musiałam zmyć i położyć inny lakier. Nie wiem, co się stało, czy po prostu już są zleżałe. No ja je mam, rok będzie, rok. Nie wiem, czy minął, ale tak koło roku to już jest na pewno. Od otwarcia, oczywiście od otwarcia, bo ja ich używam cały czas, od wiosny do jesieni to zmieniam codziennie, co drugi dzień lakier na paznokciach, także używam ich codziennie, nie wiem co się stało. Powiedzcie mi, czy Wy też mieliście właśnie z tych firm te właśnie konkretnie kolory, co się z nimi stało, czy one przychodzi taki moment, że już później wytrzymują tylko parę godzin, 1,5 godziny. Ja się z Wami żegnam, czekam na komentarze. Czekam na komentarze, na maile. W ogóle bardzo Wam dziękuję za wszystkie życzenia do mnie. Za wszystkie życzenia do mnie, za maile życzliwe, za maile miłe. No nie wiem co powiedzieć, jest mi naprawdę bardzo, bardzo, bardzo miło. I czekam na więcej i żegnam się z Wami, bo ja jestem dla Was. I dzięki Wam robię to, co robię. Dziękuję Wam bardzo i pa, pa.